Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Kontynuujemy cykl rozmów o wybitnych Polkach. Dzisiaj będzie o dwóch bardzo wybitnych Polkach w nauce polskiej, światowej. Będą sylwetki profesor Zofii Kielan-Jaworskiej i profesor Heleny Wilman-Grabowskiej. I ja przede wszystkim chciałabym powitać moje gościnie, które dzisiaj te sylwetki przedstawią, odpowiedzą na moje pytania. Chciałabym powitać serdecznie panią profesor Renatę Czekalską z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miło, dziękuję za zaproszenie. Oraz panią profesor Lucję Fostowicz-Frelik z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, dziękuję bardzo. I teraz chciałabym właśnie przejść do pytań, ja sobie pozwolę na zmianę zadawać pytania. Może najpierw od pani profesor Lucji Fostowicz-Frelik chciałabym zacząć i zapytać o profesor Zofię Kielan-Jaworską, o tą wybitną postać, którą mam wrażenie, no mimo wszystko w Polsce nie jest ona bardzo znana, dlatego że jeżeli sobie przejrzymy podręczniki do historii, a już mieliśmy też taki odcinek w tym cyklu, gdzie o tych podręcznikach też rozmawialiśmy, to tamtych polskich sylwetek wcale dużo się nie pojawia. I mam wrażenie, że właśnie dzisiaj te sylwetki pani profesor, o której będziemy rozmawiać, też nie pojawiają się bardzo często. I właśnie chciałam zapytać o to, jakby kim tak naprawdę była profesor Zofia Kielan-Jaworska? Dlaczego zapisała się w historii nauki światowej? Dlatego, że właśnie chyba to pytanie o tym, kim ona właściwie była i dlaczego była ważna, będzie dla naszych widzów no, takim początkiem tego, żeby tą biografię lepiej poznać. Więc Zofia Kielan-Jaworowska była przede wszystkim paleontologiem. I myślę, że tak naprawdę dlatego jest jakby znana, że ona przywiozła dla nas dinozaury z Mongolii. Za to oczywiście była o wiele więcej robiła niż tylko była paleontologiem, który przywiózł te dinozaury i zapoczątkował wyprawy na polsko-mongolskie wyprawy na pustynię Gobi. Zofia była profesorem paleontologii, długoletnim kierownikiem zakładu paleozoologii, który został utworzony później, oddzielił się jakby z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego po utworzeniu Polskiej Akademii Nauk w 1951 roku. Była również później jakby, ponieważ była profesorem również na Uniwersytecie w Oslo, pod koniec swojej kariery, kiedy przeszła na emeryturę w Polsce, była również, następnie po powrocie z Oslo, była redaktorem Acta Paleontologia Polonica. Pełniła różne funkcje w różnych towarzystwach naukowych. Otrzymała doktorat honoris causa z jednego z włoskich uniwersytetów. Była po prostu wielkim badaczem, który jakby przybliżył, odkrył na nowo po pierwsze dinozaury dla świata i dla Polski, ale również badał ssaki mezozoiczne, grupa, która wtedy była bardzo słabo poznana, która właściwie badania tej grupy ssaków zostały zapoczątkowane w latach 20-30 przez amerykańskich paleontologów, a następnie dopiero jakby Zofia je rozkręciła i jakby zinwigorowała całe środowisko naukowe, które się jakby połączyło z nią, wyszły pierwsze książki na ten temat, takie monograficzne i opracowania. I myślę, że z tego najbardziej jest znana. To była jej dziedzina badań i te badania były prowadzone na skalę światową. Dziękuję bardzo. To teraz chciałabym zapytać o kolejną sylwetkę jakby wybitnej postaci, ale też mam wrażenie mało znanej, a tutaj jednocześnie bardzo ważnej i mi o tyle bliskiej, że związanej również z Krakowem. Chciałam panią profesor Renatę Czekalską zapytać o właśnie sylwetkę pani profesor Heleny Wilman-Grabowskiej. Jakby, kim ona była? Właśnie też tak zachęcająco na początku naszej rozmowy. Dlaczego ona jest ważna dla światowej nauki? Pani profesor Helena Wilman-Grabowska, a właściwie to mówiąc po polsku, według polskiego uzusu językowego, Helena z Grabowskiej-Wilmanowa, gdyż panieńskie nazwisko pani profesor brzmiało Grabowska, a Wilman nazywał się mąż pani profesor. Niemniej jednak ze względu na swój dość długi pobyt we Francji przyjęła francuską kolejność
pisowni nazwisk i tej się trzymamy. Urodziła się w 1870 roku w Warszawie. Ważna dlaczego jest? Ważna jest dlatego, że była, czy też jest w dalszym ciągu i ta sytuacja pozostanie niezmienna, pierwszą kobietą profesorem w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto stworzyła w Polsce studia indianistyczne i współtworzyła studia iranistyczne. Jest autorką wielu prac naukowych, tłumaczyła literaturę piękną, ale jest jeszcze jedna dziedzina działalności pani profesor, dla której uważam, że jest ona szczególnie ważną postacią w naszej historii, mianowicie jej działalność społeczna. Kiedyś taką działalność nazywano pracą podstaw, a jest to, krótko mówiąc, działalność polegająca na wykonywaniu rozmaitych działań w dziedzinie edukacji w ramach pracy społecznej. I ten zakres działalności pani profesor zajął bardzo dużą część jej życia i najprawdopodobniej zaangażował ogromne pokłady jej energii również. Jeśli mówimy o pani profesor Heleni Wilman-Grabowskiej, to trzeba jeszcze dodać, że jej życiorys to jest taki rodzaj w pigułce ujętego życiorysu przykładowego polskiego badacza z pierwszej połowy XX wieku, którego losy uwikłane były w bardzo trudną, jak wiemy, i skomplikowaną historię tych właśnie czasów. Można powiedzieć w uproszczeniu, że pani profesor poświęciła życie i talent edukowaniu kolejnych pokoleń, i to edukowanie następowało na najrozmaitszych poziomach i w rozmaitym zakresie i wymiarze. Dokonała rzeczy prawie niemożliwych dla przedwojennej uczonej kobiety. Między innymi została zatrudniona na Sorbonie. Nie tylko było to wyjątkowe dla kobiety, ale również i dla kobiety pochodzącej spoza Francji, do tego jeszcze podkreślającej swoją polskość na każdym kroku. Trzeba też powiedzieć, że pani profesor była mocno zaangażowana przed wyjazdem za granicę w działalność polityczną, to znaczy udzielała się w tajnym nauczaniu podczas zaborów. Pracowała też regularnie jako nauczycielka gimnazjum, ale zajmowała się przede wszystkim przygotowywaniem programów dla nauczania języka polskiego w szkołach pod zaborami. Zresztą niektóre z założeń tych programów zostały później wprowadzone do programów nauczania języka polskiego już w wolnej Polsce. Także to są takie, wydaje mi się, najbardziej istotne kwestie, które pokazują panią profesor jako osobę niezwykle ważną, nie tylko w kontekście nauki światowej, ale także i historii Polski. A do tego jeszcze, wydaje mi się, należałoby dodać, że historia losów pani profesor po II wojnie światowej była niezwykle tragiczna. I to też jakby w pewnym dystansie, myślę, umieszcza tytuł dzisiejszego spotkania, bo te polskie badaczki, które zachwyciły świat, bardzo rzadko, wydaje mi się, zdarzało się, żeby były w stanie również zachwycić Polskę, i uznanie ogromne, jakie pani profesor zdobyła we Francji, które potem się przeniosło na przedwojenne jej bytowanie w Uniwersytecie Jagiellońskim, niestety po II wojnie światowej zostało zupełnie zaprzepaszczone i w związku z tym losy badaczki potoczyły się tragicznie. Ja bym chciała przy pani profesor zostać i właśnie przy pytaniu o panią profesor Wilman-Grabowską i zapytać ją, jaka była jej naukowa droga. Ja też mam taką nadzieję, że rozmowa właśnie o tych nazwiskach jakby trochę przybliży osobom, które nie zajmują się jakby naukowo, nie wiem, historią właśnie nauki czy historią kobiet, właśnie postacie wybitne, które warto jest znać i warto jest o nich mówić, warto jest tak w takim powszechnej wiedzy je przybliżyć. Tę drogę naukową pani profesor Heleny Wilman-Grabowskiej, myślę, że w takim największym uproszczeniu można byłoby eufemistycznie nazwać niełatwą. Po pierwsze, niełatwą dlatego, że wychowała się w dość trudnych warunkach. Sytuacja finansowa rodziny nie była, nie należała do szczególnie uprzywilejowanych. Ojciec pani profesor ogólnie nie uważał, że należy kształcić córki.
W związku z tym jedyne oparcie, jakie znajdowała na tej wczesnej drodze swojego rozwoju naukowego, znajdowała w mamie. Zresztą, jak sama pisze w swojej biografii, ostatecznie oddano ją do gimnazjum, więc pewnego rodzaju sukces odniosła na tym rodzinnym forum w pierwszym rzędzie. Było to drugie gimnazjum żeńskie w Warszawie, które ukończyła z medalem i w którym zaraz po jego ukończeniu zaczęła pracować jako nauczycielka. Wspomnienia z tego okresu w bardzo niewielkim wymiarze znajdują się w życiorysach pani profesor, które z kolei są zachowane w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspomina tam między innymi Różę Luksemburg jako młodszą koleżankę z tego samego gimnazjum. Pracując już w gimnazjum żeńskim jako nauczycielka, równocześnie dokształcała się na tajnych wykładach wyższych kursów naukowych. Uczęszczała między innymi na wykłady z literatury polskiej, z historii Polski, z języków starożytnych, studiowała wówczas łacinę i grekę. Prywatnie uczyła się także sanskrytu. Ponadto studiowała na tajnych wykładach matematykę oraz fizykę. Podjęła próbę o uzyskanie pozwolenia na złożenie państwowych egzaminów, ale ówczesny minister oświaty w Petersburgu kategorycznie tę prośbę odrzucił. W związku z tym egzaminów złożyć nie mogła. W 1909 roku, w związku między innymi z tego rodzaju problemami, podjęła decyzję o wyjeździe z Polski, najpierw do Szwajcarii, później do Francji. I jak sama pisze w swoim życiorysie, ta decyzja podyktowana była chęcią oddania się pracy wyłącznie naukowej. Ta praca naukowa dotyczyć miała studiów z zakresu językoznawstwa ogólnego, a także podstawy badawczej dla językoznawcy ogólnego każdego, czyli nauki sanskrytu, języka starożytnych Indii. Pobyt w Paryżu zresztą umożliwił pani profesor współpracę z najwybitniejszymi wówczas językoznawcami na skalę światową, najwybitniejszymi, Mejetem i Lewim, którzy zresztą niezwykle wysoko oceniali talent pani profesor do badań językoznawczych, podkreślając w opiniach przede wszystkim ogromne zaangażowanie w pracę naukową, które wyraziło się poprzez dużą liczbę publikacji, w tym między innymi dwie prace doktorskie obronione na Sorbonie. Jej celem Pani profesor, celem były studia z zakresu językoznawstwa ogólnego, ale oprócz tego pobyt w Paryżu umożliwił jej również rozwój naukowy ogólny, to znaczy nie w sytuacji, kiedy miała wybór dowolnych kierunków, nie musiała sugerować się cenzurą ani żadnymi tego rodzaju ograniczeniami. Rzeczywiście mogła prowadzić badania szerokie na skalę światową, również dotyczące sytuacji politycznej na świecie, które zresztą przekładało się później na jej spojrzenie ogólne na studia indianistyczne w ogóle, które traktowała w sposób absolutnie nowatorski. Pani profesor po ukończeniu tych studiów objęła pracę jako wykładowca sanskrytu na Sorbonie, a następnie przez 7 lat pracowała tam jako profesor kontraktowy. Wówczas zresztą wielokrotnie proponowano jej przyjęcie obywatelstwa francuskiego, nigdy się na to nie zgodziła. I ostatecznie w 1927 roku za namową ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła decyzję o powrocie do Polski. Obiecano jej katedrę, obiecano jej profesurę zaraz po przyjeździe. Okazało się to niemożliwe ze względu na trudną sytuację finansową uczelni. Profesurę nadzwyczajną dostała rok po powrocie, natomiast na profesurę zwyczajną musiała czekać kolejnych kilka lat. I uzyskała ją dopiero w roku 1937. Dziękuję bardzo. I właśnie z tym pytaniem o tą naukową drogę, tym razem profesor Zofii Kielan-Jaworowskiej, chciałam zapytać panią profesor, jak ona wyglądała, jaka była? Też była bardzo skomplikowana i też były to czasy wojenne.
ponieważ Zofia Kielan-Jaworowska urodziła się w 1925 roku. Jak wybuchła wojna, miała 14 lat i właśnie chodziła do gimnazjum. Więc było to niewątpliwie bardzo trudne kontynuowanie jakiejkolwiek nauki w tych czasach. Na początku były to różnego rodzaju tajne komplety. Później w 1940 roku gimnazjum pozwolono otworzyć. Za to uzyskano pozwolenie na tylko dwa kierunki. Ogrodnictwo i drugi, który w tej chwili wyleciał mi z pamięci, ale w każdym razie jakieś takie zupełnie dziwne kierunki. A żeby realizować władze niemieckie nie pozwalały oczywiście na realizowanie planu zajęć. Za to były dwa niezależne plany lekcji. Więc program gimnazjum był realizowany, ale był realizowany potajemnie. Zofia skończyła te komplety i maturę zdała w 1943 roku. Następnie chodziła na tajne nauczanie na Uniwersytecie Warszawskim. Uczyła się biologii. To oczywiście odbywało się wtedy w mieszkaniach prywatnych. Za to później nastąpiło powstanie oczywiście, w którym Zofia brała udział. Była sanitariuszką w Szarych Szeregach i została... Tam nastąpiło jakieś zamieszanie pod sam koniec powstania, a została rozdzielona ze swoją jednostką i wyszła z Warszawy razem z ludnością cywilną. Trafiła do obozu, bodajże pod Pruszkowem, z którego udało jej się uciec razem z matką i siostrą. Później ponoć dołączył do nich ojciec, także jakby rodzina była w komplecie, przeszła przez tą falę takiego, tej niepewności powstańczej. Następnie po wojnie Zofia kontynuowała naukę na Wydziale Biologii i w międzyczasie również pracowała w Muzeum Przyrodniczym, które mieściło się na Wilczej, tak jak do dzisiaj się mieści, tylko w tej chwili zdaje się będą przenosić, ale jeszcze ciągle jest, to muzeum ma tam swoją siedzibę. I trafiła na osobę profesora Kozłowskiego, który wrócił z Francji i który organizował na nowo nauczanie biologii, paleontologii. Był to wybitny polski paleontolog. Więc Zofia jakby została w kręgu jego wpływów i była jego uczennicą, później magistrantką i doktorantką, asystentką, pomocniczką, następczynią. Także w ogóle, jeśli chodzi o sylwetkę profesora Kozłowskiego, on bardzo popierał kobiety. Także w kręgu jego znalezisk, w kręgu jego podopiecznych, nie tylko Zofia znalazła swoją przystań. Była tam również profesor Halszka-Osmulska, która właśnie dinozaury opisywała, bo nie Zofia opisywała dinozaury. Profesor Ewa Roniewicz, która zajmowała się koralowcami. Wiele wybitnych kobiet paleontologów jakby skupiło się w kręgu profesora Kozłowskiego. Zofia robiła magisterium z czegoś zupełnie innego. Ona się zawsze zainteresowała kręgowcami, ale kręgowców w Polsce nie było. Nie było jak zdobyć materiału. Więc profesor Kozłowski zaproponował, żeby zrobiła magisterium strelobitów w Górach Świętokrzyskich. I to była trochę taka droga dosyć kamienista, ponieważ tych strelobitów specjalnie na początku nie można było znaleźć. Później dopiero się udało znaleźć i nazbierać materiał na magisterium i na doktorat. Doktorat również był z trylobitów. A później, jak Zofia pisze sama w swojej autobiografii, znowu zaczęła nieśmiało wspominać, że chciałaby coś o kręgowcach podziałać, postudiować. Ale profesor powiedział, że a może jednak tutaj głazy narzutowe, tutaj są takie szczęki z kolekodontów, to są takie robaki, dalecy krewni, zębaci krewni dżdżownicy, powiedzmy, możemy roboczo określić. No i przez pewien czas się rzeczywiście Zofia zajmowała tymi z kolekodontami. To są takie aparaty gębowe, które tak naprawdę składają się z kilku elementów, generalnie luźno rozsianych w osadzie. A w głazach narzutowych z
terenu Polski udawało się znaleźć te aparaty w całości. W związku z tym było to odkrycie naukowe całkiem sporej rangi. Za to no, wymagało to mnóstwo pracy, rozpuszczania tych głazów narzutowych i później, jak sama mówiła, rysowania, ponieważ nie było mikroskopów skaningowych jeszcze wtedy łatwo dostępnych. To te aparaty należało narysować po prostu pod aparatem rysunkowym Camera Lucida. A one, ponieważ były zawieszone w glicerynie, podlegały najmniejszym wstrząsom. W związku z tym preparat potrafił odpływać podczas rysowania. Było to bardzo szmudne i długie. Skompletowanie monografii na ten temat zajęło jej kilka dobrych lat. I później w latach 60., kiedy profesor Kozłowski odszedł na emeryturę, pojawiła się taka dosyć ciekawa możliwość, mianowicie w Mongolii powstała Mongolska Akademia Nauk i ta Mongolska Akademia Nauk zapragnęła nawiązać kontakt i współpracę z Polską Akademią Nauk. W związku z tym, że profesor Kozłowski jeszcze był wtedy w Akademii na tych spotkaniach, zauważył, że jest taka możliwość i że Zofia być może będzie mogła wreszcie zająć się czymś, czym naprawdę chciała i powierzył jej tą sprawę. Ona napisała projekt badań na 3 lata, który został zaakceptowany i od roku 1963 do 1971 odbywały się badania polskie w Mongolii. One później niestety zostały zastopowane, dlatego że Mongolia nawiązała również współpracę z Rosją i okazało się, że w Mongolii jest za mało paleontologów, żeby obsłużyć jakby 2 ekipy. I niestety ta współpraca się wtedy urwała, ale podczas tych lat bardzo intensywnie eksploatowano Mongolię. Było kilka dużych wypraw i kilka mniejszych rekonesansowych. Przywieziono wszystkie eksponaty, które do dzisiaj można zobaczyć w Muzeum Ewolucji. Została ta wystawa Muzeum Ewolucji, która mieści się w Pałacu Młodzieży, została stworzona. Do dzisiaj istnieje. Opisano mnóstwo okazów, zarówno dinozaurów, jak i jaszczurek, żółwi, ptaków, no i oczywiście ssaków, którymi zajęła się sama Zofia. I wydaje mi się, że z tego co pamiętam, takie rozmowy jakby Zofia zajmowała się totalnie organizacją tych badań i jakby rozdzielała materiał. Sama zajmowała się ssakami, za to każdy uczestnik, każdy członek Instytutu, znaczy wtedy jeszcze Zakładu Paleozoologii miał zadanie i musiał je wykonać i miał powierzoną konkretną grupę i konkretne skamieniałości, które należało opisać. Także badania były bardzo dobrze zorganizowane, szybko to postępowało. To miało olbrzymie nakłady jakby technologiczne również, ponieważ potrzebne były samochody. Tam niczego nie było, to była pustynia. I ta pustynia do dzisiaj jest pustynią, ale w tej chwili ta technika już tam wkroczyła, za to wtedy w latach 60. tam nie było nic, tam były tylko jurty. Więc pamiętam, że jakieś ileś samochodów ciężarowych, ciężkich zostało przetransportowanych do Mongolii, żeby te wyprawy mogły się odbywać. W każdym razie całe zaplecze techniczne również zostało zorganizowane. Wymagało to wielkiego talentu organizacyjnego. Rzeczywiście profesor Kielan-Jaworowska była w tym fantastyczna. Sama brała udział w większości wypraw. W większości wypraw, oprócz zdaje się wyjazdu w 64 roku, kiedy nie mogła pojechać na długo, była chyba tylko miesiąc w terenie. Przez większość czasu była i kierowała tym na miejscu. Pamiętam, było takie, jest taki amatorsko nakręcony film przez członków wypraw. To była taka zabawa, bo film był w takim klimacie westernowym nakręcony, gdzie Zofia funkcjonowała jako Czarna Moreno i było to z takim napięciem dramatycznym, około pół godziny nakręconego filmu, jakby pokazującego tą sytuację w terenie, ten cały krajobraz pustynny i różnego rodzaju tam wymyślone wtedy historie, które były na swój sposób zabawne. Także myślę, że się dobrze bawili również na tych wyprawach.
Za to te wyprawy były niezwykle owocne. Przywieziono bardzo dużo materiału do Polski. Umowa była taka, że materiał generalnie wraca do Mongolii, zwłaszcza jeśli są to pojedyncze okazy dinozaurów, czyli pojedyncze okazy ważne, holotypy i tego rodzaju materiał zawsze miał wrócić do Mongolii. Za to u nas został ten materiał, który był w jakiś sposób zduplikowany albo występował w większej ilości. Jakkolwiek wydaje mi się, że duża część ssaków, która chyba wtedy Mongołów specjalnie nie interesowała, jest u nas. Więc profesor Kielan Jaworowska była kierowniczką zakładu paleozoologii, później Instytutu Paleobiologii, aż do czasu przejścia na emeryturę. Po tym w międzyczasie została profesorem. Po czym wyjechała na około 10 lat na profesurę na Uniwersytecie w Oslo. I później po powrocie z tej profesury ponownie jakby podjęła pracę w instytucie i była z instytutem związana aż do swojego 90 praktycznie roku życia. Zmarła dosłownie chyba miesiąc przed osiągnięciem, przed 90 urodzinami. Z tego, co jeszcze warto wspomnieć, to myślę, że jej współpracę z amerykańskimi kolegami, ponieważ było to bardzo, bardzo stymulujące, powstała pierwsza książka na temat ssaków mezozoicznych, zainicjowana przez profesora Lilla Gravena, ale później znacznie rozwinięta między innymi przez Zofię Kielan-Jaworowską przy współpracy jeszcze Billa Clemensa z Uniwersytetu z Berkeley. I jakby po latach, kiedy Zofia wróciła z Norwegii, takie jej dzieło życia w postaci kolejnej książki, która została wydana przez Columbia University Press w 2004 roku, również powstała właśnie we współpracy z innymi kolegami z Ameryki, z profesorem Jesse Luo, obecnie z Uniwersytetu Chicagowskiego, i profesorem Steve Lee z Oklahoma University, obecnie już emerytowanego, którzy stworzyli dzieło, które rzeczywiście trudno będzie powtórzyć, myślę, bo jest to olbrzymia monografia, która obejmowała wtedy na dany moment opis wszystkich znalezionych skamieniałości ssaczych na całym świecie. Ponoć jeden okaz nie został opisany, ponieważ ktoś o nim zapomniał, ale zamierzenie było takie, że miały zostać opisane absolutnie wszystkie. Także to jest jakby taki przebieg kariery profesor Kielan-Jaworowskiej w pigułce. Dziękuję bardzo. No właśnie, te kariery są naprawdę zaskakujące i naprawdę są to gremia, w których myślę, że wszyscy naukowcy chcieliby się znaleźć, ale właśnie z uwagi na to, że najczęściej oglądają nas widzowie, którzy interesują się głównie historią, ja tutaj pozwolę sobie zapytać, czym tak w ogóle zajmowały się badawczo właśnie pani profesor, może pani profesor Czekalskiej zacznę, pytając o panią profesor Wilman Grabowską, czym tak badawczo zajmowała się pani profesor? Jakby tak pani mogła właśnie wytłumaczyć dla tych, którzy może językoznawczo nie do końca interesują się tymi zagadnieniami, ale właśnie co to było i dlaczego było takie wyjątkowe? Pani profesor przede wszystkim badawczo zajmowała się ogólnie pojmowaną filologią indyjską, znaczy to się tak wówczas nazywało. Natomiast jej podejście badawcze wyjątkowe było z tego powodu, że bardziej przypominało dzisiejsze współczesne studia regionalne, ponieważ rozszerzyła bardzo mocno studiowanie filologii indyjskiej, pojmowane wcześniej trochę tak jak filologia klasyczna. A w jej badaniach to podejście było wyjątkowe z tego powodu, że ona skupiała się poza kwestiami językoznawczymi, właśnie poza kwestiami związanymi z takimi podstawami filologicznymi jak gramatyki i tak dalej. Skupiała się również na zagadnieniach kulturowych, na kwestiach ekonomicznych, na zagadnieniach społecznych. Wykładała historię, nauczała religii. Zresztą w swoich notatkach, które w niewielkim bardzo wymiarze po niej zostały, dość jasno formułuje stwierdzenie, że jest pewna, że Indie należy poznawać z rozmaitych punktów widzenia, z tego powodu, że mają one wielką szansę znaleźć się pośród potęg politycznych najpierw, a następnie potęg ekonomicznych świata.
W latach, kiedy pani profesor robiła te notatki, czyli przed II wojną światową, Indie były wciąż jeszcze kolonią brytyjską i w zasadzie tego rodzaju wyrokowanie można uznać za wyjątkowo przenikliwe. Poza tym pani profesor poza sanskrytem samym wprowadziła do badań indologicznych również nauczanie innych języków indyjskich. Nauczała języka pali. W związku z tym studenci mieli okazję poznawania języka, w którym powstał kanon buddyjski. Przy okazji uczyła historii buddyzmu. Uczyła też języków drawidyjskich. Tego wówczas w Europie jeszcze nie czyniono. Języki drawidyjskie są spoza rodziny indoeuropejskiej, dotyczą obszaru południa subkontynentu indyjskiego, wówczas dość mało zbadanego i pod względem językowym również mało znanego. Poza filologią indyjską pani profesor współinicjowała w Polsce studia iranistyczne. Wykładała język staroperski i czytała ze studentami Awestę. Wszystko to, o czym mówi, czyniła jako pierwsza osoba w Polsce. Poza tym zajęła się zorganizowaniem na Uniwersytecie Jagiellońskim Biblioteki Indianistycznej. Zredagowała pośmiertnie wydawaną gramatykę sanskrycką, napisaną przez Andrzeja Gawrońskiego, która do dzisiaj jest używana przez studentów i pracowników ośrodków indologicznych polskich. Wszechstronne zainteresowania wynikały też były poparte głęboką znajomością wielu języków. Pani profesor sama w ankiecie personalnej wypełnianej w momencie zatrudnienia na Uniwersytecie Jagiellońskim wymienia języki następujące: francuski, niemiecki, rosyjski, angielski, a także włoski, hiszpański, prowansalski, holenderski, duński, czeski, ruski, to jest cytat, hinduski, również cytat, bengalski oraz indoirański, czyli grupa językowa złożona. Obok tych języków wymienia także łacinę i grekę. Więc to podejście badawcze również świadczy o bardzo takim rozbudowanym warsztacie naukowym i o możliwości korzystania z narzędzi niezależnie od ograniczeń językowych, bo praktycznie poruszała się swobodnie nie tylko po europejskich badaniach, ale również można powiedzieć po badaniach światowych. Poza tym, co jeszcze? Pani profesor, oprócz takiej pracy związanej z badaniami czy z działalnością stricte naukową, zajmowała się także działalnością popularyzatorską. Ta popularyzacja kultury indyjskiej odbywała się na różnych poziomach i w różnych formach, ale takimi najbardziej trwałymi jej śladami są tłumaczenia literatury sanskryckiej na język polski, a szczególnie dwa zbiory, które wyszły w formie książek. Obydwa są wyjątkami, że tak ogólnie powiem, z oceanu baśni spisanego między innymi przez indyjskiego poetę Somadewę w XI wieku. Pierwszy ten zbiór wydany w postaci książki nazywa się 25 opowieści wampira. Drugi z kolei, wydany już po śmierci pani profesor, zawiera wyjątki z oceanu baśni związane tematycznie, a tematem tym miała być cnota i niecnota niewieścia. W związku z tym cały zbiór nosi tytuł O cnocie i niecnocie niewieściej. Co jeszcze ciekawego? Wydaje mi się, że dość takim wyjątkowym doświadczeniem w życiu badacza polskiego sprzed II wojny światowej był fakt, że pani profesor odbyła podróż naukową po Indiach i, jak to się wówczas nazywało, Ceylonie. Prowadziła wykłady w Kalkucie. Te wykłady dotyczyły zresztą buddyzmu. Z takich ciekawych rzeczy związanych z tym wyjazdem pozanaukowych było między innymi założenie przez panią profesor Koła Przyjaciół Polski dla Młodzieży Akademickiej, czego dokonała będąc w Bombaju, dzisiaj nazywanym Mumbajem.
Poza tym przez jakiś czas przebywała w Punie, to jest miasto, które leży na obszarze języka Marathi, i tam zaczęła pisać gramatykę tego języka dla polskich studentów. Niestety, jak sama stwierdza w sprawozdaniu z tego wyjazdu, zbyt krótki czas pobytu uniemożliwił jej dokończenie dzieła. Wróciła w roku 1937 pod koniec, więc do czasu II wojny światowej zostało już bardzo niewiele. I druga wojna przerwała oczywiście pracę pani profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim. 6 listopada 1939 roku, tak jak i inni profesorowie UJ-u, stawiła się na wykładzie zapowiedzianym przez generała Millera, ale tak jak i inne kobiety została zwolniona. Przy czym, pomimo tego, że nie odebrano jej wówczas wolności, sytuacja zmusiła ją do wyjazdu z Krakowa. Lata okupacji spędziła we wsi Lubożyca pod Krakowem. Tam prowadziła tajne nauczanie i oczywiście pracowała naukowo na tyle, na ile to było możliwe. Wróciła do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim po wojnie. No i tutaj zaczyna się taka dosyć przykra zmiana w opisie kariery naukowej pani profesor, ponieważ pracowała na uniwersytecie do września 1947 roku. A we wrześniu 1947 roku wiceminister oświaty wówczas, pani Emilia Krasowska, która się zapisała w historii Polski dość niechlubnie, niestety również objęła swoimi działaniami profesor Helenę Wilman-Grabowską, której wydała polecenie udania się na emeryturę. I właściwie teoretycznie można byłoby powiedzieć, że to było jak najbardziej chronologicznie uzasadnione, bo pani profesor wtedy weszła już w wiek emerytalny. Niemniej jednak władze uniwersytetu starały się pozostawić ją na stanowisku szefowej katedry, ponieważ nie było następców. Emilia Krasowska jednak dość uparcie stała na swoim stanowisku. Można tę decyzję potraktować z pewnością jako polityczną, ponieważ świadczą o tym kolejne kroki ministerstwa. Bardzo szybko się okazało, że panią profesor przeniesiono na emeryturę, ale tej emerytury jej nie przyznano, ponieważ nie uznano jej do tak zwanego stażu pracy, ani pracy podczas zaborów, ani pracy w tajnym nauczaniu, ani lat pracy na Sorbonie, ani też pierwszych lat pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. W związku z tym pozostała bez środków do życia. Uniwersytet próbował jakoś jej pomagać i od stycznia 1948 roku przyznano jej wykłady zlecone w pełnym wymiarze godzin i za pełnym wynagrodzeniem. Ale ta sytuacja trwała bardzo krótko, ponieważ wkroczyło znów Ministerstwo Oświaty i po kilku miesiącach odebrano pani profesor zarówno prawo do prowadzenia wykładów zleconych, jak i prawo do uposażenia. Prowadziła dalej wykłady, owszem, ale były to tak zwane wykłady honorowe, czyli bez wynagrodzenia. Krótko mówiąc, pozostała bez środków do życia, w związku z tym podejmowała się rozmaitych zajęć, ażeby przetrwać. Z kolei władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmowały próby przekonania władz państwowych do przyznania pani profesor emerytury. Niektóre dokumenty, które się zachowały, są dość upokarzające, ponieważ w proszalnej formie zwraca się czy to Rada Wydziału, czy rektor uniwersytetu, czy dziekani do takiego czy innego organu administracji państwowej o przyznanie zasłużonej uczonej emerytury w drodze łaski. Pisano również, nie wiadomo czy wysłano, są projekty listu do Bolesława Bieruta. Wszystkie te działania być może przyniosły skutek w postaci takiej, że w 1951 roku profesor Helenie Wilman-Grabowskiej emeryturę przyznano. I
Potem nastąpiło wydarzenie, które jakby jeszcze bardziej, wydaje mi się, uzasadnia podejrzenia związane z politycznym wymiarem potraktowania pani profesor w 1948 roku. Mianowicie 6 lat po przyznaniu pani profesor prawa do emerytury, czyli w roku 1957, ta sama Emilia Krasowska decyzją swoją przywróciła panią profesor do pracy na stanowisku samodzielnego pracownika nauki w Katedrze Sanskrytu i Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w pełnym wymiarze godzin. Pani profesor miała wówczas 87 lat i właściwie już była unieruchomiona chorobą, nie tylko w stanie ciężkim, ale w stanie uniemożliwiającym jej samodzielne poruszanie się. Zresztą zmarła 3 miesiące po tej właśnie decyzji. I jakby to ten finał działalności naukowej pani profesor jest takim ogromnie, wydaje mi się, poruszającym scenariuszem losów polskiego badacza, który uzyskawszy najpierw sławę światową, później sławę ogólnopolską, następnie zakończył swoją działalność naukową i życie właściwie w kompletnym zapomnieniu. Pani profesor została pochowana w grobie rodzinnym rodziny Grabowskich na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, a zmarła 31 października 1957 roku. Dziękuję bardzo pani profesor. Właśnie też dlatego, że tak trudne losy na koniec też pokazują, że właśnie ta światowa sława nie zawsze owocowała późniejszym dobrym życiem po zmianach również politycznych, ale też myślę, że dlatego, znaczy nie dlatego, że jakby losy były trudne, tylko dlatego, że była to tak wybitna postać. Myślę, że warto jej sylwetkę właśnie przybliżać i promować również wśród tych osób, które jakby nie zajmują się tymi zagadnieniami zawodowo, a warto, żeby to nazwisko się pojawiało. Ja z podobnym pytaniem chciałam się zwrócić do pani profesor Fostowicz-Frelik i zapytać właśnie o Zofię Kielan-Jaworowską, o tym, czy ona się zajmowała naukowo, tak, żeby pani mogła wytłumaczyć, co ona tak w ogóle naukowo robiła. No więc Zofia była paleontologiem i tak jak już mówiłam, zaczęła od trylobitów. Trylobity to są bezkręgowce, bardzo prymitywne i tymi trylobitami się paradoksalnie całkiem długo zajmowała, co to jest to taki rozdział z jej życia, który jest teraz znacznie mniej znany. Później były owe skolekodonty, czyli te gryzące robaki. Ale tak naprawdę, jak właśnie sama profesor Kielan-Jaworska zawsze zaznaczała, interesowały ją kręgowce. Ponieważ w Polsce wtedy, w owym czasie tych kręgowców nie mieliśmy za dużo, to prawdziwa przygoda zaczęła się dopiero od Mongolii. I Zofia Kielan-Jaworska zainteresowała się ssakami. Właśnie nie tymi wielkimi dinozaurami, które były takie spektakularne i wszyscy strasznie się nimi zachwycali, ale właśnie malutkimi czaszeczkami ssaków, często tak małymi jak połowa palca, które dokumentują wczesną ewolucję ssaków, które jakby wiodą do powstania łożyskowców. To jest teraz wielki spór, czy łożyskowce przeszły granice kreda paleogen, czy się dopiero w paleogenie zaczęły jako takie. Za to niewątpliwie ssaki, które były ich bezpośrednimi przodkami, w tej kredzie, w tym mezozoiku, istniały jak najbardziej, były całkiem podobne do tych ssaków, które później się zdywersyfikowały w tak bardzo wielką grupę, którą znamy dzisiaj. Większość ssaków żyjących dzisiaj to są łożyskowce, oprócz oczywiście torbaczy, które są z kolei torbaczami. Torbacze też w Mongolii były, jakkolwiek jest to bardzo mała grupa i też Zofia się nimi zajmowała, to są deltataloidy. Taka stara odnoga torbaczy. Za to Zofia Kielan-Jaworowska zajmowała się jeszcze inną grupą, z której też jest bardzo znana, mianowicie tak zwanymi wielogłuskowcami. Wielogłuskowce to są ssaki znacznie bardziej prymitywne, nie mają nic wspólnego z łożyskowcami, czyli ze wspólnymi ssakami, ani z torbaczami również, są jeszcze niżej, są prawdopodobnie najbliżej spokrewnione ze stekowcami, czyli z kolczatką i dziobakiem, jakkolwiek te związki filogenetyczne w tej chwili też są dyskutowane, to jest dosyć złożona sprawa. W każdym razie były to bardzo prymitywne ssaki. Za to było ich bardzo dużo w tej Mongolii i bardzo były zróżnicowane. To było coś, taka grupa,
skąd nazwa wieloguskowce, dlatego że miały wieloguskowe zęby. I te wieloguskowe zęby pod względem specjalizacji całe zwierzę mniej więcej można najbliżej jakby połączyć z gryzoniami. Znaczy one z gryzoniami nie mają absolutnie nic wspólnego. Za to mogły poprzez to, że były bardzo liczne i zajmowały bardzo różne nisze ekologiczne, można powiedzmy wyprowadzić taką analogię, że to były takie gryzonie mezozoiku. Miały podobne siekacze jak gryzonie w tej chwili i właśnie zęby policzkowe, które miały wiele guzków. Służyły do bardzo drobnego rozcielania pokarmu. Więc profesor Kielan-Jaworowska, jeśli chodzi o samą, zajmowała się paleobiologią tych ssaków. Próbowała zrekonstruować, w jaki sposób one żyły, w czym one były podobne, w czym się różniły od dzisiejszych ssaków. Robiła to bardzo różnorako, poprzez bardzo dokładne studia anatomiczne i anatomię porównawczą. Jeździła również w związku z tym, aby przeprowadzić badania porównawcze na Uniwersytecie Harvarda. Nawiązała znajomości właśnie, o których wspominałam poprzednio, też z kolegami z Ameryki, gdzie również ssaki mezozoiczne były znane jakkolwiek głównie w postaci rozproszonych zębów. W Mongolii były całe czaszki, całe szkielety. To było zupełnie, jakby zupełnie inny poziom badań. I Zofia Kielan-Jaworowska zajmowała się różnymi aspektami tej paleobiologii. Zajmowała się muskulaturą wspólnie z kolegą z Rosji, Gambarianem, profesorem Gambarianem, specjalistą od ruchu zwierząt. Zajmowała się rekonstrukcją umięśnienia na przykład multituberkulatów. Ponadto odkryła, iż multituberkulaty prawdopodobnie nie były jajorodne, tak jak kolczatka, tylko ponieważ budowa ich miednicy była inna, one musiały być żyworodne. Odkryła również kości torbowe u nich. Te kości torbowe występują u torbaczy, jak sama nazwa wskazuje, są być może w luźny sposób związane z egzystencją torby. Za to wskazuje to na to, że być może sposób rozmnażania się wieloguskowców był bardziej podobny do marsupiali, czyli do torbaczy, niż do ssaków łożyskowych. Natomiast z innych wątków badań to na przykład warto też wspomnieć, Zofię interesowała budowa mózgu. Część z tych okazów, tych drobnych ssaków z Mongolii ma tak zwane zachowane kopalne odlewy mózgu. To znaczy jest to wypełnienie wnętrza czaszki osadem, który się jest na tyle ustabilizowany, że po prostu pokazuje mniej więcej, jak to wnętrze czaszki występowało, nawet jeśli czaszka została już sama zniszczona. Jeśli chodzi o dzisiejsze badania, to my już nie mamy z tym żadnego problemu, ponieważ możemy zrobić tomografię takiej czaszki i taki wewnętrzny odlew mózgu wygenerować sobie komputerowo. Za czasów Zofii nie było jakby sposobu innego badania takiego mózgu, jak tylko poprzez działanie destrukcyjne. Trzeba było taką czaszkę rozkroić. Natomiast, żeby zrobić to bardzo precyzyjnie, Zofia użyła mikrotomu i pocięła na plasterki czaszkę multituberkulata, bardzo cieniutkie plasterki. Zrobiła to w Paryżu przy pomocy francuskiej badaczki, która w taki sposób badała mózgi ryb. I taka czaszka multituberkulata, nie wiem w ilu plasterkach, ale szło to chyba w kilkadziesiąt co najmniej, jak nie ponad 100, została zbadana i ten mózg wewnętrzny, znaczy to nie jest mózg, to jest odlew wnętrza czaszki. Wiadomo, że mózg pokryty jest oponami i tak dalej, także to dokładnie nie jest mózg, to jest to przybliżenie tego, jak ten mózg wyglądał. I to był jeden z ważnych wątków badań. Zofia kontynuowała ten wątek badań również na Uniwersytecie w Oslo. Interesował ją też stopień właśnie umózgowienia jakby ssaka, czyli jak duży ten mózg był w stosunku do wagi ciała. To były takie aspekty paleobiologii, które praktycznie były zupełnie nowatorskie wtedy na świecie. Niesłychanie tam... Pamiętam, że Zofia zawsze wspominała związki z Jellisonem, który był światowym specjalistą od badań nad mózgiem, z którym konsultowała te swoje badania. Ona w ogóle bardzo szeroko współpracowała ze specjalistami. Jeśli potrzebowała zbadać jakieś konkretną rzecz ssaka kopalnego, co do którego nie była, znaczy rzecz,
której ona nie była specjalistką, to bardzo często zapraszała do współpracy specjalistę właśnie od mózgu, od umięśnienia, nawiązała współpracę na przykład z norweskim badaczem, który badał strukturę szkliwa zębowego. Między innymi zbadała szkliwo zębowe właśnie multituberkulatów, odkrywając, że mają dwa rodzaje pryzm, duże pryzmy i małe pryzmy. To jest dosyć ciekawe dla tej grupy, zupełnie inne niż u innych ssaków. Także to były bardzo takie jakby targetowane współprace, które umożliwiały jej zbadanie tego dokładnie jak chciała a wnikała zawsze bardzo głęboko. Także było to generalnie badanie ssaków mezozoicznych. Tą kolekcję trzymała Zofia, że się tak wyrażę, blisko przy orderach, znaczy miała ją u siebie w domu i badała ją całe życie. Przyjeżdżali do niej koledzy, do jej domu w Konstancinie i taką, który stał się taką małą wypustką muzealną i również jakby centrum badawczym. Ja bywałam w tym domu, tam był specjalny pokój, biblioteka na przykład. Były mikroskopy, wszystko było co trzeba, także było to bardzo dobre miejsce do badań. I to mniej więcej tak wyglądało aż do ostatnich dni. Pamiętam, że próbowaliśmy w Instytucie zorganizować właśnie na jej 90. urodziny małą konferencję. Trzymaliśmy to w sekrecie, jakoś to przeciekło. Zofia się strasznie podekscytowała tą sprawą, chciała pomagać organizować. No ale niestety zdarzył się wypadek i zmarła 2 miesiące, zdaje się, przed planowanym eventem. Tak więc wtedy konferencja ta nie doszła do skutku, za to zrobiliśmy tam ku jej pamięci, który został publikowany na łamach Paleontologia Polonika w 2016 roku. I to właściwie w takim skrócie byłoby wszystko w pigułce znowu. Dziękuję bardzo. To ja z uwagi jakby na czas ostatnie pytanie pozwolę sobie panią profesor zadać. Chciałam znowu zacząć od pani profesor Renaty Czekalskiej. Jest pani profesor współautorką książki razem z profesor Agnieszką Kuszkiewicz-Frasz właśnie o postaci Heleny Wilman-Grabowskiej, którą państwu polecam, jeżeli chcieli państwo dowiedzieć się więcej, to właśnie sięgnąć i poczytać. I chciałam zapytać, czy prowadząc konferencję tej książki natrafiła również pani na jakieś fragmenty związane z jej życiem osobistym? Czy tam też się to pojawiało gdzieś w tych materiałach, które są, czy raczej to życie jej zawodowe było bardzo oddzielone od tego osobistego? To jest bardzo trudne pytanie. Jeśli chodzi o książkę, to ta książka właściwie jest nie tyle książką o pani profesor, ile jest książką, której celem było zaprezentowanie i być może też spopularyzowanie wyników badań pani profesor w zakresie choćby literatury indyjskiej, ale nie tylko, które po prostu zostały zapomniane, więc miałyśmy z koleżanką, przygotowując ten tom, wspólnie taki cel, ażeby pokazać panią profesor od tej strony właśnie badaczki, czy też naukowczyni, jak to się obecnie dość często i coraz częściej mówi. Jeśli chodzi o życie osobiste pani profesor, to powiem szczerze tak, że informacje na ten temat są bardzo ograniczone. W archiwum Mój Ojciec są dwa życiorysy napisane odręcznie przez panią profesor. I tam jest troszkę informacji. Dzięki tym informacjom wiemy tyle, że pani profesor wychowywała się w trudnych warunkach, że jej ojciec był dzieckiem powstańców styczniowych i w konsekwencji powstania został bez rodziny oraz bez środków do życia. Musiał podjąć się pracy zawodowej bardzo szybko. Wiemy też, że pani profesor miała zarówno własne, jak i przyrodnie rodzeństwo. Wiemy również, że ambicje naukowe rozbudzała w niej i wspierała tylko mama. Wiemy też, że wyszła za mąż za Czesława Wilmana, który najprawdopodobniej był działaczem PPS-u przedwojennego. Ale więcej nie wiadomo na ten temat. To są tylko przypuszczenia, które wynikają z takich oddzielonych od siebie w różnych kontekstach padających uwag w życiorysach pani profesor zawartych. Urodziła dwoje dzieci. Pierwsze dziecko, syn Wacław, zmarł we wczesnym dzieciństwie, a córka pani profesor Elżbieta Wilman
Towarzyszyłam matce przez wszystkie jej lata, aż do śmierci, i podobnie jak matka, pracowała w Uniwersytecie Jagiellońskim, tylko jako lektorka języka francuskiego. Losy męża pani profesor nie są zupełnie znane, wiadomo tylko, że w 1909 roku, kiedy podjęła decyzję o wyjeździe z Polski, wyjechała sama, tylko zabierając z sobą córkę. Więc to jest taka informacja, myślę, w miarę pewna. Wiemy też na podstawie tego, co udaje się odtworzyć, choćby właśnie z życiorysów, że pani profesor miała pewną ściśle określoną hierarchię wartości i pozostawała wierna tym wartościom, niezależnie od tego, jakie przeciwności losu spotykała na swojej drodze. Jeśli trzeba było, zarabiała na życie na przykład szyciem lalek albo pracą w banku, w zależności od tego, jak układała się sytuacja. Taką, wydaje mi się, najbardziej osobistą pamiątką, którą pani profesor zostawiła po sobie i jaką wciąż przy odrobinie szczęścia udaje się znaleźć, szczególnie w rzadziej wypożyczanych woluminach Biblioteki Orientalistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, są niewielkie skrawki papieru, teraz już dość mocno pożółkłe, zapisane zielonym atramentem, które zawierają rozmaitego rodzaju obserwacje, osobiste komentarze, czasem uwagi do autora tekstu, i zostały przez panią profesor pozostawione w czytanych przez nią dziełach. Taki moment, kiedy znajduje się notatkę wśród rozmaitych bibliotecznych woluminów, wydaje mi się, że jest niezmiernie wzruszający, przynajmniej w moim przypadku tak to zawsze było. Można z tych notatek wnioskować sporo na temat charakteru pani profesor. I no, można powiedzieć tyle, że niewątpliwie jawi się ona jako osoba niezmiernie skromna. A w związku z sytuacją polityczną, którą opisałam, trzeba powiedzieć, że niesprawiedliwie odeszła w zapomnienie, w zasadzie bezszelestnie. Kiedy po raz pierwszy zajęłam się pisaniem na temat pani profesor Heleny Wilman-Grabowskiej, odnalezienie grobu zajęło mi kilka miesięcy. W związku z tym wydaje mi się, że fakt, iż pani profesor stała się bohaterką dzisiejszego programu, jest ogromnie ważny również i z tego powodu, żeby przypomnieć jej osobę i przywrócić pamięć. Dziękuję bardzo. To ja pozwolę sobie już ostatnie pytanie do pani profesor w tym naszym odcinku, bo pani profesor znała profesor Zofię Kielan-Jaworowską osobiście. Chciałam zapytać, jaka była? Zofia to była Zofia. I wszyscy wiedzieli, to był kryptonim Zofia, i jakby to wszyscy, którzy ją znali, wiedzieli, co się za tym kryje. Profesor Kielan-Jaworowska to była osoba przyzwyczajona do tego, żeby kierować dużą grupą ludzi i załatwiać różne sprawy. W związku z tym była bezpośrednia, raczej dosyć konkretna. I nie bawiła się w powijanie w bawełnę różnych rzeczy. Także mi się to nigdy nie zdarzyło. Zofia była dla mnie zawsze bardzo miła, ale słyszałam z opowieści, że potrafiła podsumować seminarium młodych osób w swoim instytucie w taki sposób, że one później wychodziły z łzami. Także potrafiła być dosyć ostra. Później po latach, ponieważ warto wspomnieć, że jest to osoba, jedna z niewielu polskich badaczy, którzy doczekali się nekrologu w Nature, jej współpracownik, profesor Richard Cifelli, napisał, że czasem praca z Zofią była jak praktykowanie u mistrza Zen. A wszyscy wiedzą, jakby, jak to wygląda. To znaczy, jest to czasem niezwykle trudne. Potrafiła być ostra, potrafiła być bardzo bezpośrednia. Zadała takie pytanie czasami, że po prostu człowiek generalnie nie bardzo wiedział, co ma zrobić ze sobą. Jakkolwiek generalnie była zawsze bardzo miła i
i była osobą, która pomagała, ale pomagała w taki sposób faktyczny. Jeśli chodzi o mnie, to ona mi pomogła zrozumieć, co to tak naprawdę jest uprawiać naukę. Ponieważ wtedy koledzy z Ameryki opisywali materiał z Uzbekistanu dotyczący właśnie wczesnych przedstawicieli eutelia, czyli tych preplacentaliów, powiedzmy, przed łożyskowców albo bezpośrednich przodków łożyskowców. I była pewna sprawa do wyjaśnienia w materiale polskim. Ponieważ ja wtedy już weszłam w orbitę, robiłam magisterium, raczej doktorat zupełnie innych ssaków, za to, ponieważ te ssaki były związane poprzez pokrewieństwa z pewnymi grupami, domniemane pokrewieństwa, załóżmy, z pewnymi grupami kredowymi, to również interesowałam się pewnymi aspektami badań profesorki Eleny Worowskiej. I ona zaproponowała, żebyśmy tą sprawę sprawdziły. Chodziło głównie o to, że pewne ssaki grupy zalandalistidów mają bardzo wydłużony siekacz w żuchwie i ten siekacz prawdopodobnie rósł całe życie. Żeby sprawdzić, czy ten siekacz rósł całe życie, trzeba było zobaczyć, czy on rzeczywiście ma otwarty korzeń. To znaczy, czy w tej żuchwie, jak się pogrzebie w niej, to się okaże, że ten korzeń jest otwarty, czy też, że jest zamknięty i już skończył swój wzrost. Żeby to zrobić, musiałyśmy albo rozwalić żuchwę, czego nie chciałyśmy robić, albo zrobić zdjęcie rentgenowskie, które wtedy mimo wszystko było takie niekonkluzywne, nie było żadnej możliwości skanowania tomograficznego, niczego takiego. Był pewien okaz, który można było delikatnie rozkleić. Zofia mi zleciła te badania, dogrzebałam się, że tak powiem, do prawdy. Okazało się, że siekacz jest jak najbardziej otwarty. Sięgał on jakby na różne głębokości żuchwy w różnych rodzajach i napisałyśmy bardzo krótką notatkę na ten temat. Opublikowana w Akta Paleontologia Polonika. Pamiętam, że nasi koledzy amerykańscy radzili nam wysłać to jako krótki list do Nature, ale Zofia wtedy nie chciała, także nie udało mi się wtedy. Ale pracę zrobiłyśmy. Pamiętam, że to była jedna z najbardziej uskrzydlających momentów w mojej karierze. Ja napisałam jakby taki wczesny draft. Wysłałam Zofii ten draft tego tekstu. Ona mi go poprawiła i odesłała. I tak przerzucałyśmy się tym tekstem z około tygodnia. I po tygodniu miałyśmy napisaną pracę. I to była niezwykle stymulująca praca naukowa, a z drugiej strony niesłychanie jakby inspirująca i ja się niezwykle dużo nauczyłam. I to było tak tego rodzaju partnerstwo naukowe, które jest najbardziej owocne. To znaczy każda strona coś wnosi, i jakby łączy nas wspólny effort, żeby powstało jakieś dzieło. I to było niezwykle inspirujące, muszę powiedzieć, i pamiętam to do dzisiaj. I jestem za to Zofii bardzo wdzięczna, że mi to pokazała, ponieważ to jednak trzeba mieć tą chwilę tego altruistycznego zachowania, altruistyczną myśl, żeby komuś, kto jest, no, wtedy był zupełnie niedoświadczony i trochę stanowił koło wozu być może, ale w każdym razie, żeby pozwolić młodej osobie wejść w taką współpracę i ją rzeczywiście czegoś nauczyć. I to było bardzo inspirujące. I Zofia taka była. Z jednej strony była ostra i wymagała od nas sporo. Nie bawiła się z nami, mówiła nam prawdę prosto w oczy, a z drugiej strony, jak trzeba było, to bardzo konkretnie potrafiła pomóc. I ja jej jestem za to bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. Ja, panią profesor, jestem bardzo wdzięczna za to, że przyjęły pani zaproszenie i przybliżyły tak ważne postacie dla polskiej nauki, które mam nadzieję wejdą jakby na trwałe też w ten kanon po prostu rozmawiania o nich, dlatego że oczywiście wiele osób je zna, ale ja bym chciała, żeby po prostu były takie powszechnie znane i rozpoznawalne, żeby stanowiły taki nasz panteon trochę tych wielkich Polek, które właśnie gdzieś tam będą w tej świadomości po prostu publicznej, która jest, i będą o nich również uczyć w szkołach. Więc ja bardzo dziękuję paniom za przyjęcie zaproszenia. Dziękujemy bardzo. I bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas słuchali. Ja tutaj, jak zawsze, zapraszam do tego, żeby podzielić się tym odcinkiem, żeby właśnie wysłać go do osób, które mogą być zainteresowane, żeby też zgłębić wiedzę, czyli sięgnąć po
materiały, które się gdzieś ukazały, poszukać, znaleźć ciekawe opracowania, dowiedzieć się więcej i może samemu postawić kolejne pytania i próbować na nie odpowiedzieć tak, żeby te ciekawe biogramy, bo tych biogramów jest naprawdę dużo, kiedy zaczniemy szukać wyjątkowych Polek na różnych polach, to właśnie, żeby je stworzyć i żeby one trafiły do takiej społecznej świadomości i żeby były rozpoznawalne i nie tylko Maria Skłodowska-Curie. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia.